26 sierpnia 2017 roku przed Pałacem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponownie demonstruje pan Włodzimierz Knurowski, a obok niego pokrzywdzony Andrzej Gromek. Andrzej Gromek. Andrzej Gromek. Panie Andrzeju, co pana tutaj sprowadziło? Sprowadziło to mnie, że dochodzę sprawiedliwości od 2008 roku, kiedy się rozwiodłem z żoną. Powiedziała mi po rozwodzie, że za to, że ją upokorzyłem, będę gorzko tego żałował, że mnie zniszczy. Różne rzeczy wymyślała, miała układy z policją, który policjant wcześniej brał udział w kradzieżach sklepów z innymi grupami przestępczymi, które ona była zamieszana. Więc na dzielnicowego przyszedł do mojej miejscowości, ona się wyprowadziła po rozwodzie z domu, przyjeżdżała w nocy, kiedy tylko jej pasowało i wymyślała różne scenariusze, że ją nie chcę wpuścić lub że pobiłem. Ciągała najmłodszego syna Piotra. W późniejszym czasie, w 2009 roku, założyłem sprawę o podział majątku. W czasie podziału majątku nie chciała tego sprzedać. Więc w 2010 roku dom uległ spaleniu podczas mojej nieobecności. Był Piotr, była najstarsza córka. O 21.30, a 22.00 dom się palił. Ja był przez ponad 200 km u znajomych. Więc zaczęli mataczyć, że się od energii elektrycznej spaliło. Syn posiadał dużą wiedzę, zarówno on, jak i rodzeństwo. Do tej pory jestem niszczony. W 2015 roku chciał do mnie powrócić syn, odbudować dom. Ile mieliście dzieci państwo? Czwórkę. Więc za dużo wiedział i musiał zginąć. Tragicznie. Dochodzę śmierci syna, jestem prześladowany. Czy to jest właśnie zdjęcie? Tak. Został zabity z premedytacją i po śmierci upozorowanie powieszenia. Więc do obecnej chwili zwracam się do różnych instytucji, by zostało przeprowadzone dokładna sekcja zwłok, bo nie było sekcji zwłok robione, żeby była przeprowadzona ekshumacja i sekcja zwłok. Staje się prześladowany, próbowano mnie do psychiatryka zamrzeć, a w tej chwili gangsterzy, którzy go zamordowali, wymyślają, że pobijemy jednego z gangsterów. Wchodzą do pomieszczeń moich bez włamań, samochody są zacipiesowane, jestem prześladowany, niszczony, okradany z dokumentów. Ostatnio pozbawiono mnie zasiłku rentowego, co od 2001 jestem roku na rencie inwalidzkiej. Odłączono mi energię elektryczną w tym samym czasie. I w tym czasie pojechałem do kolegi naładować akumulator, bo z akumulatora korzystałem prąd. I telefon naładować, więc podstępem mi wykradziono dokumenty. A jeszcze nadmienię, że 8 sierpnia, gdy była sprawa w sądzie, pani sędzia... Którego roku? W tym roku. W tym roku już. Teraz w sierpniu. 9 sierpnia. Za to, że napisałem na panią sędzię do ministra Ziobry skargę, powiedziała, że mnie zniszczy i upokorzy. To... Czy pan te słowa potwierdza i bierze odpowiedzialność za to, co pan powiedział? Tak, tak. I odgrażała się, prowokowała mnie do tego stopnia, że zemdlałem. Czy był pan sam na sali sądowej, czy był ktoś jeszcze towarzyszący? Były panu? Dwie pełnomocniczki, były pozwani i ja prosiłem, żeby zadzwoniła po lekarza, po karetkę pogotowia, bo źle się czuję, jest mam słabą widoczność, podwójnie widzę i tak dalej. Ona na to nie reagowała, więc nie wiem jakim sposobem wybrałem numer, sam zadzwoniłem po pogotowie przyjechało, mnie zabrało do szpitala. A teraz, no teraz próbują mnie w jakiś sposób, chcieliby bezwłasnowolnić poprzez zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym. To zrobił Urząd Gminy Liw w porozumieniu z policją, prokuraturą
i nadal mnie chcą po prostu niszczyć.